najmądrzejszy ptak. Podobno, nie? No i obecnie robią takie soby na książkę. Sowa to jest ten, no, przeważnie w tych filmach dla dzieci czy gdzieś, to występuje sowa jako profesor, czy jakoś mądry, mądry ptak, najmądrzejszy. Jest sowa. Myślałem, że to będzie proste, bo miało być w surowym stanie. No, takie proste rzeczy to można wymalować, tam spodnie komuś czy ten, ale żeby skrzydła, no to jest problem był. No jak wyszło, tak wyszło. Ptaszkiem. Mi się bardzo podoba szczygieł, bo szczygieł pięknie wygląda, raz przez ten kolor czerwony koło oczu, a po drugie pięknie śpiewa. I bardzo z dzieciństwa jeszcze lubiłem, jak ptaszki takie ładnie śpiewały na wiosnę, jak przelatywały te szczygły. No i mieliśmy w domu przez pół roku chyba takiego szczygła, bo dostał tata w klatce, potem go wypuścili. Bo ten szczygieł był bardzo tęsknił za swobodną, za życiem na wolności. No. Tego szczygła, no tutaj będzie najtrudniejsze będzie właściwie, bo staram się zachować w miarę taką oryginalną kolorystykę, nie jakieś udziwnianie. Bo tutaj mam drugiego ptaszka, na którym sobie pozwolę tak poszaleć jak gdyby i inne kolory zupełnie takie abstrakcyjne, ale tutaj w tym przypadku szczygła to pasuje mi zrobić takiego realistycznego i to będzie problem z zachowaniem tych odpowiednich kolorów. Tutaj sobie zrobiłem nawet szkic taki, żeby wiedzieć mniej więcej kolory, mniej więcej, bo to wiadomo, że tak się naturalnie nie zrobi, tak jakby zrobił zdjęcie temu, ale myślę, że będzie podobny. Rzeźbię ptaka, nie jestem pewny, co to za gatunek, ale może to jest sujka, może sroka. No to może tak jak to powiedzenie, jak sujka za morze, prawda? To może być sujka. No i teraz jeszcze kwestia później, po dokończeniu rzeźbienia, jeszcze malowanie tego. To wtedy dopiero nabierze ta rzeźba jakiegoś kolorytu i ogłady. Może lepiej było zrobić orła. Ale to już wyższa szkoła jazdy. W większych rzeźbach jest łatwiej, bo się zakręca w warsztat stolarski, no i wtedy się obrabia, większość obrabiania takiego ciężkiego się w tym warsztacie już robi, a potem już takie szczegóły, no to już można wtedy wziąć, jak jest ta rzeźba takich gabarytów, nie takich, no coś takiego jak to albo większe i można już samą końcówkę już tak w dłoniach sobie dorzeźbić. Wybrałem sowę, puszczyka może bardziej, a dlaczego? Dlatego, że jest takim tajemniczym, no takim też związanym tutaj z tym terenem.
raczej to będzie tu najostrze, sąsiedzi gołębie, to będzie to jako gołąb, bo tutaj mają dużo, cieszą się nimi, tymi gołębiami, ten postanowił gołębia zrobić. Trzeba, żeby mógł mieć, żeby on mógł stać, to potrzeba go wyważyć, bo żeby nie leciał w tył, a ani w przód. No i tutaj dziób też tego. No i cały ptak, no trzeba nad tym myśleć, jak to zrobić i jak on ma wyglądać. Rzekomo to ma być orzeł, z tym, że tu jest podstawa robiona, przygotowana, ponieważ on ma wisieć na drzewie, więc tu jest półokrągła taka podstawa, żeby można było go przymocować do gałęzi i tego. A on jest taki po prostu w takim stadium siadania na drzewie, można powiedzieć, albo odlotu, jak ktoś woli. Jedno, nie wiedziałem jakiego ptaka, czy to będzie jakieś ustalone gatunki ptaków, czy coś. I tak zastanawiałem się, nareszcie popatrzyłem do lustra i myślałem, wronę zrobię. Moje nazwisko Wrona, chciałem tę wronę jeszcze, żeby chodzi w kawałku drzewa pozostała. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Sławomir Zięba z tej strony. A rzeźba, którą sobie tutaj wybrałem, to jest przedstawienie orła. Najbardziej zainspirowała mnie tutaj jakby drapieżność i sam wyraz tego ptaka, który jest bardzo wdzięczny w samym ujmowaniu go i w jego jakby charakterystyce. Jeśli chodzi o budowanie tutaj całej formy, to taki bardzo, można powiedzieć, znaczącym elementem było dopasowanie i zakomponowanie tego drugiego skrzydła, które jest z drugiego kawałka drewna. Nie jest to jeden jednolity element, tylko jednak jest tutaj pewna kombinacja, która umożliwiła takie ukazanie bardziej zwiewne tego całego ptaka. Jest lżejszy w samej swoim ciężarze. Najpierw to trzeba sobie znaleźć takie drzewo, takiego klocka i najlepiej, żeby on był taki za tymi latami ciekawy, albo jak mosenka. No i tak jak go przedtem sikierą odciupać. No i ja to wykorzystuję do swojej rzeźby. No, to akurat pasuje, żeby takiego ptaszka zrobić. Thank you.
na ten plener, chciałem zrobić takiego ptaka i zasugerowałem się tym ptaszkiem takim ludowym. Bo drewno lipowe, oprócz tego, że ma takie piękne słoje, no to ma taki wspaniały zapach, ma kolor i on jest taki, to drzewo jest takie naturalne. Wszystko, co się kojarzy z przyrodą, kojarzy się z wolnością, z naturalnym życiem na wsi dawniej, no to jest inspiracją dla mojej twórczości. Plener zdecydowałem się jakiegoś nutka, nie? Kiedyś to robiłem i wydawało mi się, że to jest dość takie jakieś ciekawe, tylko nie wiem, czy ono ciekawie wyszło, ale lubię robić jakieś tam ptaki, mam tutaj inne. I także myślę, że chciałbym, żeby się podobał, choć nie wiem, czy to akurat wyszło tak, jak powinno, nie? No w sumie tak naszego nutka nie widziałem. Tylko wtedy akurat się tu piszą dudki, także nie robiłem tutaj niektórym coś takiego, bo postanowiłem, że będzie to coś innego, nie, niż wszyscy robią.